Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Znowu ponad 8000 głosów. Jesteście naprawdę wielcy. Ciekawe, czy uda nam się kiedyś przekroczyć magiczną barierę 10 tysięcy głosów w ankiecie. Dzięki! Wygrał temat, z kim Zuko miał dzieci. Ogólnie widzę, że tematy z kim ktoś miał dzieci bardzo wam pasują. Nie dziwię się. Po legendzie Aanga jest okres tajemniczości, by nastąpiła legenda Kory. W tym okresie tajemniczości wydarzyło się wiele rzeczy, które potem nie zostały nigdy wyjaśnione fanom. To jedna z nich. Dlatego jeżeli chcecie wiedzieć, z kim Zuko miał dzieci, zaparz sobie herbatkę, godną Airo, usiądź wygodnie i zapraszam na film. Oj, tematów związanych z Zuko miałem i będę miał na kanale wiele. To niesamowita postać, która przeszła bardzo długą drogę. Shipy z nim związane oraz późniejsze historie również mają tak zwane wzięcie. Jednak jedno nie daje fanom spokoju. Mianowicie z kim miał dzieci, a dokładnie jedno, czyli córkę Izumi. To jej przekazał pełnię władzy i urząd władcy ognia, a sam udał się na emeryturę. W legendzie Kory córka Zuko odgrywa pomniejszą rolę i dostała bardzo mało czasu antenowego, a wielka szkoda. Jednak to nie o niej mówimy, tylko o jej matce. Kim była? Na 100% pierwsza wasza odpowiedź to oczywiście Mei. Dziewczyna Zuko za czasów legend Aanga. Ale czy na pewno? Otóż mamy wiele przesłanek, że to jest najbliższe prawdy. Choć osoby czytające komiksy nie zgodzą się ze mną do końca. Czemu? Otóż w komiksie Obietnica Mei zostawia Zuko po kilku gorących wydarzeniach i łączy się z innym facetem. Ogólnie polecam lekturę tego komiksu, świetna historia. Niestety na końcu komiksu nie widzimy sceny ich ponownego zejścia, więc stąd tu pewien zgryz. Ale jest jedno ale. Podczas Comic-Conu w roku 2017 jeden z twórców komiksu, Gene Luen Yang, potwierdził, iż Zuko oraz Mei po wydarzeniach z kart komiksu ponownie się zeszli. To by miało zresztą dużo sensu, bo po co angażować w życie Zuko kolejną kobietę, skoro z tą przeżył praktycznie najważniejszy okres swojego życia, a do tego niejednokrotnie wyznawał miłość i mówił, że to ta jedyna. Okej, jeżeli to nie jest dla was wystarczające, to mam jeszcze dwa inne dowody. Otóż Izumi w języku japońskim oznacza fontanna. Pamiętacie może, gdzie pierwszy raz Zuko z Mei okazali uczucia do siebie? Właśnie przy fontannie, gdy jeszcze byli dziećmi. Choć cała ta sytuacja nie skończyła się najlepiej za sprawą Azuli, to jednak ogromny dowód. Znaczenia imion w tym świecie zawsze odgrywały dość ważną rolę. Cóż, niektórzy z was mogą także wskazać Jin. Pamiętacie? Ta dziewczyna z Basingse, którą Zuko wziął na randkę. Tam również fontanna gra bardzo dużą rolę. Może Zuko odnalazł Jin, by z nią się związać? Cóż, to wydaje się mocno naciągane i mało prawdopodobne. No dobrze, nadszedł czas na ostatni z dowodów. Weźmy pod uwagę imię Izumi. Z czego dokładnie się składa? Jak wcześniej wspomniałem, imiona w tym świecie odgrywają bardzo dużą rolę. No więc I, ku chwale swojego wujka, czyli Airo. Zu, wiadomo, pochodzi od ojca, czyli Zuko, oraz Mi. Najbardziej mi tu pasuje właśnie Mei. Naciągane? Cóż, możliwe, ale jednak coś jest na rzeczy. Weźmy pod uwagę inne opcje. Może to Suki jest matką Izumi? Wedle mnie to mało prawdopodobne ze względu na Sokkę, który dalej ją kochał oraz niewystarczające tarcie między nimi. To co z Katarą? Wybaczcie miłośnicy Zutara, ale nie. Dla niej fabularnie Aang i tylko on. A może ktoś nieznany? To bardziej możliwe. Ale nasuwa się kolejne pytanie. Po co? Nie komplikujmy sprawy. Uznajmy temat za zamknięty i co się zwykle u mnie nie zdarza, odpowiedzmy ostatecznie na pytanie zadane w tego typu materiale. Zuko miał dzieci z Mei. Koniec. No i to by było na tyle. Zaskoczeni? A może wcale? Czy uznajecie moją ostateczną odpowiedź? Piszcie w komentarzu. Lubię przypinać serduszka mądrym wypowiedziom.
Pomóżcie mi wbić pod ankietą ponad 10 tysięcy głosów. Link, gdzie je umieszczam, znajdziesz w opisie filmiku. Zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, aby nie pomijać tego typu materiałów. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Mimo oddania swojego urzędu córce, Zuko zatrzymał oficjalnie tytuł Lorda. Dlatego w legendzie Kory postacie zwracają się do niego Lordzie Zuko.